jesteśmy z Karolem Bedorfem przed KSW20 i Karol, chciałem cię zapytać o całe twoje przygotowania, czy przebiegły tak jak planowałeś? Kurde, miało być 5 minut, a to całe przygotowania, słuchajcie, to 2,5 miesiąca kurde ciężkiej pracy, to w 5 minut się tego nie da opowiedzieć, naprawdę. No jasne, jasne, ale chodzi mi o to, czy w tej chwili, kiedy już masz ostateczny efekt, czy czujesz faktycznie, że przebiegły one dobrze, że czujesz tą świeżość i gotowość? Tak, tak, świeżość wraca, w tym tygodniu gdzieś tam ona zaczęła wracać tak na właściwy poziom, mikrofon ci się trzęsie. Zaczęła wracać, świeżość wraca, świeżość zaczęła wracać w, no, do takiego stopnia jak powinna, natomiast no co, jeszcze muszę szybko tylko do sauny wskoczyć, żeby wyrównać wagę na te 110 i będzie wszystko chyba dobrze. A to, co mi się wydaje najbardziej takie interesujące, to jest to, widzieliśmy takie dwie odsłony ciebie, prawda? W walce z Loretem, prawda? Zwalczyłeś tak typowo stójkowo i co prawda tę walkę przegrałeś, ale tam tak naprawdę dobrze chodziły te ręce i nogi. A później w kolejnych chociażby z Oliwią w walce zobaczyliśmy takiego typowo zapaśnika, prawda? I czy tym razem, czy zniechęciłeś się trochę do tej stójkowo odsłony, czy nie skreślasz tego sprawy? Nie, to po prostu w zależności od tego, jakiego mam przeciwnika, ja pod niego się szykuję. Jeżeli tak jak to było z Oliwą, wiedziałem, że jest to zapaśnik, to gdzieś tam ta stójka typowo jakaś tam powiedzmy kickbokserska poszła trochę na drugi plan, a bardziej przyłożyłem się do zapasów pewnie, dlatego inna postawa, inaczej to wyglądało, zupełnie inna pozycja w walce i stąd tak to właśnie, tak to jest. Nie? A teraz tego przeciwnika na konferencji na BMW-ie w Warszawie wspominałeś, że mówiłeś, że ma mocne zapasy, a to co najbardziej mi się tak rzuciło w oczy, że ma taką ciężkie uderzenie, więc w jaki sposób do niego, jeżeli możesz to oczywiście coś powiedzieć na ten temat, w jaki sposób tym razem do niego wyjdziesz? No na pewno ma ciężkie uderzenie, no gdzieś tam było to widać w jego walkach, natomiast jak to rozwiąże, to za chwilę się okaże, no jutro to wszystko się okaże. Dobra, no to w takim razie wszystko. Jeżeli masz jakąś wiadomość, powiedzmy, dla fanów, którzy będą to oglądać, to tak, jest... oczywiście, trzymajcie kciuki za mnie. Chciałbym, żebyście wszyscy zarówno w domach, jak i na sali w Ergo Arenie trzymali kciuki, dopingowali mi, bo ja tak naprawdę słyszę każdy jeden głos, który gdzieś tam idzie w moim kierunku i zawsze doping z waszej strony jest dla mnie bardzo istotny. Dobra, dziękuję ci bardzo i powodzenia. Dzięki.